Szanowni Państwo, kontynuujemy. Ja mam taką propozycję, ponieważ z nami na łączach jest pan dr Włodzimierz Bodnar, który tutaj ma bardzo ograniczone możliwości czasowe, dlatego mam taką propozycję, żebyśmy rozpoczęli ten panel medyczny od wystąpienia pana doktora Włodzimierza Bodnara. Tak, panie doktorze, możemy się tak umówić? Jest pan gotowy? Nie słyszymy pana doktora. Halo. O, teraz słyszymy. Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie, panie doktorze. Bardzo proszę. Proszę państwa, powiem tak krótko, bo jeżeli oceniamy sytuację epidemiologiczną i w ogóle sytuację leczenia COVID-19, to pamiętajcie, że nasza przychodnia od 2 lat właściwie nic się nie zmieniło od kiedykolwiek była pandemia czy nie była pandemia. My pracujemy praktycznie każdego dnia, przyjmujemy każdego pacjenta niezależnie od stanu zdrowia. Nie ma żadnych dowodów, aby przyczyniliśmy się do rozprzestrzeniania chorób zakaźnych. Zyskaliśmy dzięki temu zaufanie pacjentów i bezpieczeństwo, zagwarantowaliśmy. Traktujemy chorobę COVID-19 jak każdą inną chorobę, którą można i trzeba leczyć po prostu. Nie ma ani strachu, ani lęku wśród personelu. I w naszej przychodni, my przyjmujemy dziennie między 400 a 500 osób przychodzi do naszej przychodni i praktycznie wszyscy przechorowaliśmy bez jakichś powikłań i tak dalej. Więc praktycznie w Polsce stała się najgorsza na świecie narracja, że nie leczy się choroby COVID-19. I to jest niestety bardzo szkodliwe, które przyczyniło się do zgonów nadmiarowych wiele milionów ludzi na świecie, bo taka jest prawda po prostu. Powiem tak, przychodnia pracuje bez zarzutów, przyjmuje wszystkich pacjentów, mało tego, świadczymy jeszcze usługi dla wielu innych pacjentów z całej Polski, bo taka jest prawda się rzeczy. I powiem tak, jeżeli ktoś chce mnie dyskredytować i moją przychodnię, to uważam, że to jest pseudonaukowiec i nie udało jej się zdyskredytować. Natomiast Społeczna Rada Medyczna, która zasłynęła między innymi z takiej decyzji jak zapękanie parków, lasów i tak dalej, nie przyczyniła się absolutnie do jakichkolwiek wytycznych co do postępowania, zachowania choroby czy efektów leczniczych. Jeżeli w tej chwili ci z Rady Medycznej ubolewają, że umierają w Polsce pacjenci po kilku dniach rezygnacji, to pytam się, i dlaczego nie było takich uwag wcześniejszych? Przez prawie 2 lata ludzie w Polsce umierali i nikt się tym faktycznie nie przejmował. Nikt tego nie leczył. I więc inaczej mówiąc, brakuje mi słów, nikt praktycznie z rządzących partii nie zainteresował się do końca rzeczywiście, bo były te doniesienia z amantydyną i leczenie wielu tysięcy ludzi w Polsce, wiele set opakowań leku było zapisane. Jedynie pan poseł Braun przedstawił moją przychodnię w taki sposób, która na razie się nie przebiła niestety i praktycznie nikt nie zajął stanowiska w tej kwestii, żeby nawet zainteresować się, że tą chorobę w zupełności da się leczyć i trzeba leczyć. Inaczej, narracja byłaby właściwa, gdyby ktoś pofatygował się osobiście sprawdzić tych pacjentów, przeglądać dokumentację, radiogramy, stan pacjentów, kontrolę i tak dalej, wtedy myśmy więcej na ten temat powiedzieli. I teraz tak, walczyłem o amantydnę tyle lat, 2 lata. Owszem, badania kliniczne trwają i w tej chwili, proszę państwa, jest niestety obstrukcja. Wiele ośrodków, które podeszło do badania klinicznego, między innymi do Katowic, te ośrodki nie rekrutują. I stanowisko Rady Agencji Badań Medycznych jest takie, że my nic nie możemy zrobić. I to widać, że Katowice rekrutują, Bydgoszcz rekrutuje i Warszawa rekrutuje, pozostałe ośrodki nie rekrutują amantyny. Nie wiem, dlaczego tak jest, żeby tego leku nie dopuścić. Raz już kiedyś amantyna została odsunięta niesłusznie na podstawie jednego artykułu, który twierdził, że inne leki są skuteczniejsze. Amantyna dowody i amantyna nigdy nie przestała leczyć grypy. To jest nieprawda, bo są na to dokumenty, są prawa sądowe w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. I teraz tak, moje stanowisko jest jednoznaczne, że gdyby leczono COVID-19 prawidłowo, jak ja proponowałem, to nie byłoby 660 zgonów, tylko by było 60 zgonów dziennie. I to jest
każdemu to mogę udowodnić i tego się wcale nie boję po prostu. Więc taka narracja w Polsce w tej chwili jeszcze gorsza, że niezaszczepieni mają płacić za leczenie szpitalne, jest karygodna. Idźmy dalej. W takim razie my osób chorych, alkoholików nie powinniśmy leczyć, bo przecież pili. Papierosy, które palili, mają raka, też nie powinni leczyć, bo pili papierosy. I następna sytuacja. Też nie będziemy leczyć cukrzycy u otyłych, jedli nadmiarem i tak dalej. Więc narracja jest w ogóle nieetyczna i niedopuszczalna w tej kwestii. I teraz tak. Wiele razy apelowałem, że chorobę się leczy. Niestety medialnie nie podjęły tematu i nie było takiej po prostu woli. I teraz tak. Jeżeli ktoś uważam, że w przypadku prawidłowego, przyczynowego leczenia amantydyna hamuje replikę wirusa oraz wszelkiego znanego leczenia hamującego powikłania, możemy w zupełności tą chorobę leczyć. I teraz tak, sukces można osiągnąć wyłącznie stosując właściwą izolację, skuteczne leczenie i profilaktykę prozdrowotną wraz z odpowiednimi szczepieniami. Póki nie zakończyły się wszystkie fazy badań nad szczepionkami, w tej czwartej fazy, nie można zmuszać ludzi do szczepień, bo jest to niezgodne z jakimkolwiek prawem, zmuszenie do szczepień i wprowadzenie paszportów covidowych, to łamanie podstawowych praw człowieka i jego wolności, nie można tego tolerować. Pacjent może się tylko dobrowolnie zaszczepić z własnej woli, nie możemy takich poczynań tolerować, tym samym popierać czy stosować na przymus. Powiemy nie i nie podporządkujemy się bezprawiu. Narracja w Polsce, że nie zaszczepieni, mówię, mają takie same prawa jak inni po prostu. I wiele razy apelowałem, żeby ten temat medialnie poruszyć, że tą chorobę się da leczyć. Niestety, skłócone środowisko to dobre środowisko w celu manipulacji i osiągnięcia kluczowych celi. Tyle z mojej strony. Serdecznie dziękuję panie doktorze. Ja ze swojej strony chciałabym panu podziękować. Myślę, że w imieniu wielu Polaków za rozpowszechnienie amantadyny, czy informacji tak naprawdę o amantadynie, że ona po prostu jest skuteczna w tych, szczególnie w tych pierwszych dniach, kiedy rozpoczyna się infekcja i ona skutecznie ogranicza namnażanie się wirusów. Myślę, że naprawdę bardzo wielu Polaków skorzystało z pańskiego doświadczenia i z pańskiej rady i naprawdę serdecznie panu doktorowi dziękujemy za to, co pan doktor zrobił dla upowszechnienia tej wiedzy i własnego doświadczenia, tych własnych sukcesów, które pan doktor przecież odnosi w pomocy pacjentom, którzy chorują na COVID-19. Także panie doktorze, serdecznie dziękujemy. Pani mówi o wczesnym etapie, bo to nie jest do końca tak. W leczeniu COVID-19 musicie mieć dwa składniki, czyli czynnik przyczynowy hamujący replikę wirusa na każdym etapie, bo to jest nieprawda, że wirus replikuje do 10 doby. Mamy coraz więcej doniesień z świata, że replika wirusa może być nawet bardzo długa w różnych narządach. O tym wiemy doskonale. I teraz tak, żeby osiągnąć sukces, my doskonale wiemy, na czym to polega. Amantyna w pierwszym etapie w zupełności wystarcza. W powikłaniach z reguły nie wystarcza sama w sobie. Inaczej mówiąc, powikłania płucne są ciężką chorobą. Wymaga to amantyny plus prawidłowe leczenie powikłań zapalenia płuc. I teraz tak, to się dzieje w Polsce. Pacjent z powikłaniami bierze amantyny, nie leczy ma płuca, więc się nie polepszy. Trafia na oddział i jeden z profesorów mówi tak, oczywiście odstawiamy amantynę. Tam się dlaczego? Odstawia się czynnik stabilizujący wirusa. Wirus wraca bezkarnie. Leczymy płuca. Płuca się nie cofają i my tego dokładnie nie wiemy. Jeżeli chcemy leczyć z zapalenie płuc, musicie mieć czynnik stabilizujący wirusa i wtedy płuca wam się cofają. Inaczej nie ma sukcesu i nie będzie. Jeżeli poroć nie zadziała, człowiek umiera finalnie, bo tak jest prawda. Zawsze w leczeniu tej choroby muszą być dwie składowe, czyli hamowanie repliki wirusa jakim innym lekiem. Ja nie opieram się do amantadyny. Może być to inny lek doskonały, nie przeszkadza mi to wcale. Musicie mieć czynnik składowy leczenia infekcji wirusowej plus powikłań i to jest kredo sukcesu i niczego nie trzeba szukać więcej.
Bardzo dziękuję panie doktorze. Jeszcze tutaj troszeczkę złamiemy konwencję, ponieważ pan doktor jest na łączeniu, a musi wracać do obowiązków zawodowych. Pani poseł Maria Kurowska chciałaby zadać pytanie. Bardzo proszę pani poseł. Szanowny panie doktorze, szanowni państwo, ja może nie zadać pytanie, ale ponieważ jestem posłanką z Podkarpacia, chciałam tutaj wyrazić wielki szacunek dla pana doktora za to wszystko, co robi, za odwagę, za to, że w pewnym momencie, kiedy rzeczywiście nie wiedzieliśmy zupełnie, co robić z tą chorobą, pan doktor odważył się publicznie o tym mówić, że jest lek, że jest amantadyna. I panie doktorze, ja myślę, że dzięki temu, że pan tak publicznie i odważnie o tym powiedział, a myśmy uwierzyli, to setki tysięcy ludzi w Polsce nie zmarło, bo tajemnicą Poliszynela jest, że Polacy się leczą amantadyną bez względu na status społeczny, sięgając od najniższego aż do najwyższego. I nie jest też tak może do końca, że my politycy nie wypowiadamy się pozytywnie o panu, bo akurat wczoraj była debata publiczna też w telewizji Rzeszów, w której brałam udział i tam też mówiłam o panu, że przecież możemy leczyć i cały czas tłumaczyłam, że leczmy, a więc to, co pan doktor cały czas mówi. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Jest pan bohaterem Podkarpacia, ale myślę, że też jest bohaterem narodowym i wcześniej czy później będzie pan miał to miano, bo robi pan to, do czego pan został powołany. Pan wspaniale realizuje swoją misję lekarską i bardzo dziękuję panu za to publicznie i proszę być z nami dalej. Myślę, że prawda zwycięży. Myślę, że to, co w tej chwili przechodzimy przez ten trudny czas, że damy rady. Ja jeszcze mam takie powiedzenie, z Panem Bogiem damy rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł. Jeszcze pan redaktor Jan Pospieszalski, korzystając, że jeszcze mamy pana doktora Bodnara na łączach. Bardzo proszę, panie redaktorze. Panie doktorze, dziękuję serdecznie. Tak jak powiedziała pani poseł Kurowska, nie tylko ja, moja rodzina, wielu ludzi znajomych korzystało z pańskiego schematu, który jest opublikowany na stronach internetowych Optima i za to też dziękuję, ale mam dwa pytania. Króciusieńko proszę o odpowiedź. Zabiegał pan wielokrotnie o to, aby upublicznić sposób pana leczenia, żeby napisać artykuł naukowy. Sam też pośredniczyłem, aby ten artykuł mógł okazać się w medycynie praktycznej. Co stanęło na przeszkodzie? Dlaczego w końcu to oni nie wydrukowali tego? Panie Janku, artykuł został wydrukowany w końcu z pomocą jednego z profesorów znanego w Polsce, który nam dużo pomógł. Akurat jest wydrukowany rzeczywiście, linki wyślemy. Okazał się w grudniu tego roku, czekaliśmy 11 miesięcy na publikację, bo niestety nie było woli wydrukowania w ogóle jakiegokolwiek artykułu na świecie, mimo że było wszystko ustalone, instytucje odmawiały. W końcu dzięki pomocy jednego z profesorów w Polsce, nie będę miał nazwiska, czyli na to czas, publikacja się okazała. Akurat i w tej chwili chyba będziemy jeszcze robić jedną publikację, a mamy ciekawy artykuł o immunosupresji, czyli w leczeniu włóknień płuc. Akurat, bo nikt tego na świecie nie stosował, mamy pracę, mamy pacjentów, których stosowaliśmy, też prosił o publikację, będziemy publikować. Pięknie się leczą powikłania w COVID-19, między innymi powikłania włóknień płuc, które możemy w zupełności, w większości przypadków, w 80% odwrócić. Nie ma 100% w medycynie oczywiście, ale takie prace też jesteśmy w trakcie pisania kolejnej pracy publikacji. Czyli praktycznie ten artykuł dopiero po 11 miesiącach się ukazał, tak? Dokładnie tak. Kilka tygodni temu, jak pan mówi, że w grudniu ubiegłego roku. Mamy publikację. Zapisana jest też w sprawozdaniach amerykańskich, więc to się już nie da wykasować, to już jest zatwierdzone ogólnie światowe, także poszedł na artykuł. I drugie krótkie pytanie. Mówił pan, że nie było schematów leczenia, że oficjalne schematy czy oficjalne protokoły dotyczące zwalczania COVID nie istniały. Miał pan okazję spotkać się z wieloma medykami 14 września w Rzymie, w rzymskim senacie na konferencji międzynarodowej, gdzie brało udział kilkudziesięciu lekarzy z całego świata, którzy tak jak pan podjęli wyzwanie i mimo zakazów leczyli. Czy w innych krajach również schematy nie przewidywały leczenia przyczynowego? Oni dzielili się z panem takimi wiadomościami? Cały świat tak podszedł na rację takiej jednej. Ja powiem państwu jedną rzecz, bo my chyba będziemy występować w Europarlamencie w tym tygodniu. I nie wiem, czy oglądaliście państwo akurat jednego z europosłów w Chorwacji, któremu też zaproszenie mamy. Powiedział chyba 3 dni temu przy pełnej sali do prezydenta Macrona, że ma szczęście, że nie ma kary śmierci w Unii za to, co zrobił. Ta
takie publiczne słowa padły, akurat z Chorwacji. Mało tego, Chorwaci, którzy byli też z nami europosłowie w Rzymie, powiedzieli jasno, gdyby się tym tematem nie zajmowali, też by nie wiedzieli, że się leczy. Większość europosłów w Polsce, w tym świecie i posłów nawet nie wie, że się leczy COVID-19 i oni to też, Chorwaci w tej chwili bardzo ostro też występują, że gdyby nie orientowali się, nie wiedzieli, że się leczy COVID-19. To są fakty. Niestety, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękujemy panu doktorowi Włodzimierzowi Bodnarowi. Teraz Tak, dwa słowa tylko. Badamy bez masek, bez niczego. Badam od 20 października 2020 roku. Bezpiecznie, bez maski. Nie mam problemu z COVID-19. Mój personel się niczego nie boi, więc praktycznie można normalnie podchodzić do choroby, jak do każdej innej choroby. Kwestia dobrej woli. Dziękuję panu ministrowi Niedzielskiemu, że w końcu wymusza badanie pacjentów z COVID-19. No to czekałem już kilka miesięcy i coś się zaczyna zmienić. Chyba brak porady medycznej i chyba narracja jest lepsza w Ministerstwie Zdrowia, jak była. Więc chyba ci doradcy zbyt mocno promowali jedną metodę. Uważam, że dobra zaczyna być zmiana. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu doktorowi i też dziękujemy, że pańska przychodnia była otwarta dla wszystkich przez cały czas.